Witam wszystkich. Dzisiaj na temat bólów głowy pochodzenia odkręgosłupowego, czyli głównie od kręgosłupa szyjnego. Od jego ustawienia, które ma wpływ także właśnie na bóle głowy. Na początku oczywiście chciałbym powiedzieć wyraźnie, że przyczyn jest wiele. Od neurologicznych, onkologicznych, krążeniowych. Nigdy nie wolno bólów głowy bagatelizować i należy zawsze skonsultować się z lekarzem, przeprowadzić odpowiednie badania. Dopiero wtedy, kiedy one wyeliminują jakieś poważniejsze przyczyny, możemy udać się do fizjoterapeuty i razem z nim zastanowić się, czy czasami ten problem nie istnieje w kręgosłupie szyjnym. Dlaczego te bóle powstają? Otóż kręgosłup szyjny w naszym ustawieniu, patrząc na nas z boku, z pozycji strzałkowej ma wygięcie do przodu i to jest tak zwana lordoza szyjna. Wiele osób, jak miało rentgena, czy rezonans, czy tam tomograf, ma napisaną takie coś, że jest zniesiona lordoza szyjna. Najczęściej jest to po prostu tak przymrużeniem oka to traktowane, ale jest to nasza główna przyczyna, czy pierwotna przyczyna następstwa i bólów głowy, które następnie nam się pokażą, ponieważ zniesiona lordoza szyjna to nie tylko złe ustawienie kręgów, ale także będzie tam problem dyskowy. Dzisiaj się chcę skupić tylko i wyłącznie na ustawieniu kręgosłupa i bóle właśnie z tym związane. Więc jeśli następuje zniesienie lordozy szyjnej, wtedy kręgosłup ustawia się w linii prostej, patrząc z boku i dwa kręgi szczytowe, to jest krąg pierwszy, krąg drugi, wraz z połączeniem z potylicą, zostają razem z głową przesunięte ci do przodu. W tym momencie tworzy się tak zwana hiperkifoza na właśnie połączeniu między C2 i C3. Może być też na innych. Na pewno nie wyżej, bo tam nie ma połączeń dyskowych. Pierwszy dysk leży między C2 a C3. I teraz, jeśli mi się właśnie tworzy linia prosta w kręgosłupie, czyli znosi się lordoza. Głowa przesuwa się do przodu, szukając nowego środka ciężkości i ciągnie za sobą dwa kręgi. Za chwileczkę to na zdjęciu pokażę i wytłumaczę, o co chodzi. Zapraszam. Z lewej strony lordoza, z prawej zniesiona lordoza szyjna. Zobaczcie, co się dzieje po prawej stronie z dwoma górnymi kręgami szyjnymi. One zostały przesunięte do przodu wraz z głową, ponieważ ciało szuka nowego środka ciężkości. I tamte kwadraty pokazują nam dwa punkty bólowe, które odpowiedzialne są za te bóle, o których mówiłem wcześniej. To jest właśnie tak zwana hiperkifoza odcinka C2 i C3. No jeśli już wiecie, jak powstaje problem, teraz troszeczkę o objawach. Objawy są bardzo charakterystyczne. Ból końca głowy w rejonie połączenia szyi i głowy, promieniujący po bokach, po jednej półkuli lub drugiej lub wspólnie, aż do oczu, bóle w okolicy oczu, uczucie parcia na oczy, drętwienie na czubku głowy, a dodatkowo takie charakterystyczne to takie bóle pseudolaryngologiczne, pod warunkiem, że u specjalisty laryngologa nic nie znaleźliśmy. Problem z przełykaniem, chrypka, swędzenie w gardle, takie przyduszanie czasami, kaszel suchy, odszczekiwany taki, to też może być objaw problemów w segmencie między potylicą, kręgiem pierwszym i kręgiem drugim. Jak teraz sobie z nimi radzimy? Otóż w ten sposób, że zaczynamy od najprostszej rzeczy, jaki jest poprzeczny masaż głęboki na strukturach, które mnie najbardziej bolą. Więc jeśli mam tutaj kręgosłup z tyłu, no to zaczynam sobie masować w poprzek w ten sposób. Po tych rejonach, które mnie najbardziej bolą. Nie na kręgosłupie, tylko tu, w ten sposób. Tu głęboko wbijam się i strzelam sobie z tych struktur. Z jednej strony, to samo można zrobić z drugiej. Tu wbijecie się, będzie bardzo mocny ból, a potem tylko rozcieramy, czyli tak strzelamy sobie te struktury, tam będą nam przeskakiwać pod palcami. Będzie bardzo duży ból, będzie odczuwanie promieniowania,
takich dreszczy nawet, ale od tego trzeba zacząć. Jeśli już sobie będziemy powolutku w tym pomagać, możemy zacząć troszeczkę tak zwanej automobilizacji. Automobilizacja to jest po prostu praca na stawach, na połączeniach międzykręgowych w tym przypadku. Można to zrobić na dwóch punktach jakby. Pierwszy punkt to byłby tutaj poniżej ucha, jest taka szczelina. Wchodzimy w tą szczelinę palcem i zsuwamy się z centymetr w dół. Poczujemy bardzo bolące miejsce. Opieramy łokieć o stół, usztywniamy całą dłoń i próbujemy jakby nadziać się na ten palec. Poczujemy bardzo mocne bóle plus dziwne uczucie na gardle. Ta sama sytuacja z drugiej strony. Dziura, zjeżdżam niżej i uciskam sobie, usztywniam dłoń o stół i jakbym się chciał nadziać. Sprawdzamy, z której strony bardziej nas boli i ciśniemy po tej stronie, która nas mniej boli. Innym punktem, który możemy sobie także pomóc, jest punkt, jak mamy kręgosłup z tyłu, będziemy mieć z boku kręgosłupa. Czyli nie tu, tylko tak, w ten sposób. W ten sposób, to jest kręgosłup, to będę go cisnął jakby z boku, nie od tyłu. I teraz, jak ja sobie znajdę tutaj taki punkt z boku kręgosłupa, tu jest kręgosłup, z boku i go nacisnę, poczuję nawet promieniowanie. Jeśli będę naciskał z prawej strony, pójdzie mi po prawej stronie promieniowanie, jeśli mam ten problem. Jeśli będę cisnął sobie dłoń kręgosłup, jeśli będę go naciskał z tej strony, to pójdzie mi promieniowanie po lewej stronie. I tutaj tak samo możemy się oprzeć, tutaj zaraz przy kręgosłupie i tak samo w ten sposób ruszać głową, tak jakbym się chciał nadziać na ten krąg, na ten palec. To jest tak zwana automobilizacja, czyli jeszcze raz, koło ucha i w dół to będzie rejon na gardło, czyli krąg pierwszy, a z tyłu kręgosłupa z boku nacisnę, tak jak w ten sposób, to będzie na wyrostek kolczysty kręgu drugiego. Jeszcze raz przypominam, ponieważ głowa idzie do przodu i ciągnie za sobą dwa kręgi. Tam się wytwarzają bardzo duże przeciążenia i wytwarzają się tak zwane okostne punkty spustowe. Kolejnym takim pomocą w tych ćwiczeniu będzie tak zwana retrakcja odcinka szyjnego, czyli siadamy bokiem i robimy podbródek, żeby czuć napięcie z tyłu. I 20 sekund i luz. 20 sekund i luzujemy. Jeśli będziemy chcieli skupić się głównie na odcinku górnym kręgosłupa szyjnego, patrzymy 45 stopni w dół i robimy znowu podbródek. I w tym momencie poczujecie napięcie na górnych odcinkach kręgosłupa szyjnego, ten odcinek, który nas dzisiaj interesuje. Czyli jeszcze raz, jeśli patrzę przed siebie, pracuję na środkowym odcinku, jeśli patrzę lekko w dół, 45 stopni, i zrobię sobie ten podbródek, głowa się obróci, poczuję napięcie na górnej części potylica, krąg pierwszy i krąg drugi. Utrzymujemy to 20 sekund ze 3-4 powtórzenia. To trzeba powtarzać sobie w ciągu dnia, jadąc samochodem, można to robić przed biurkiem, można to robić. To jest tak zwana retrakcja odcinka szyjnego. No i ostatnią, najprostszą rzeczą, jaka jest, to jest po prostu rozciąganie mięśni szyi. Wykorzystujemy tutaj albo klasyczne rozciąganie, czyli naciągamy się we wszystkich kierunkach, jakie nam natura dała, to jest klasycznie, albo wykorzystujemy PIR, bo izometryczną relaksację mięśni, czyli o, w ten sposób. Najpierw głowa ciśnie w rękę, a następnie rozciągam ten odcinek. Czy na przykład do przodu, może inaczej do tyłu, bo tu złapiemy, ciśnie głowa mi w rękę, napinają się tylne mięśnie szyi,
a potem rozciągam do przodu. To jest tak zwana poizometryczna relaksacja mięśni. Tych ćwiczeń naprawdę jest dużo na YouTubie, to sobie możecie obejrzeć. Mnie bardziej interesuje, żebyście sobie mogli rozetrzeć, zautomobilizować i zrobić retrakcję odcinka szyjnego. Powinno pomóc. Oczywiście do tego jeszcze można byłoby zrobić wizytę u fizjoterapeuty, który by rozblokował odcinek piersiowy, ponieważ cztery kręgi piersiowe, one mają budowę już troszeczkę inną niż kręgosłup szyjny, ale funkcjonalnie jeszcze zaliczamy ich do szyi, więc jeśli mamy zablokowany kręgosłup piersiowy, też możemy automatycznie mieć ten problem, nie związany już ze zniesioną lordozą, ale z zablokowaniem odcinka. Też warto by było wtedy przemyśleć taką sytuację, czyli wskoczyć do fizjoterapeuty tam doświadczonego czy znanego i zrobić sobie terapię manualną. No to wszystko myślę, że pomogłem znowu komuś. Jak coś, to proszę pisać, to tam zawsze coś spróbuję odpowiedzieć. Dzięki i do następnego razu.